O, jedzie ja to pierdolę. Jedzie Karolina, moi drodzy, z samochodem, którego postaram się dzisiaj nie zepsuć. Jedziemy. O! Chyba co jest. Czy ja mam ładne włosy? Malina, dobrze lecisz, grubo! Witajcie, moi drodzy, znajdujemy się w Gowalinie. Fantastyczny plac, truskawki się tu sprzedaje, ale w niedzielę, takie piękne jak ta, się driftuje. Także nie wiem, kto zarządza tym obiektem, ale szacun, że te opony tutaj leżą i że można jeździć, a dzisiaj pojeździmy E36 z silnikiem 2.8 należącą do Królowej Driftu. Idziemy się z nią przywitać. Moi drodzy, to jest Królowa Driftu. Ty się tak samo okrzyknęłaś, czy tak cię okrzyknęli? Królowa Driftu wzięła się stąd, że w przypadku driftingu nie ma czegoś takiego jak mistrz i mistrzyni, tylko jest Drift King. No to naturalnie, jak jest kobieta, to jest Drift Queen, tak? Ponieważ byłam pierwszą kobietą, która driftowała, to BMW Trends, jak napisało o mnie materiał w 2007 roku, kiedy byłam jedyną kobietą, która w ogóle się tym zajmowała, to nazwali mnie Królowa Europy. Potem zdobyłam w 2016, w 2017 tytuły Queen of Europe, tak? Więc przypieczętowałam te tytuły. Broń Boże, ja nie zaczęłam się tak nazywać. Czyli jesteś królową driftu. Ty mnie przewieziesz? Tak. A później ja cię przewiozę. Tak. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, czy bać się. Może wiesz, tak. Tutaj jakiś team założymy, nie wiem, kurwa, Pink Team, o. Drift, albo coś w tym deseń, może coś. Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników. Prawdziwy facet nie boi się różu, tak. Więc z tego powodu będziemy jeździć dzisiaj granatowym E36. Moi drodzy, mam zajebiście seksowny różowy kask i jedziemy na przejażdżkę z Karoliną. No, będziesz miała ciężko. A oficjalnie czy nieoficjalnie? Oficjalnie 110. A nieoficjalnie? 100. Bo jeszcze jest tak nie wiadomo jak. Musisz mną rzucać, Karolino, potrząśnij mną. Wiesz, tu 2.8 to ma co robić ze mną, no sorry. Malina, dobrze lecisz, grubo kurwa! On się wystraszył, bo potężna Karolina na niego napadała. Za długo przytrzymał na ręcznym i już. I poszło po prostu. Świetny to był drift, nie zapomnę go nigdy. Ja jej mówię, pani puści ręczny, a ona za ten ręczny i za ten ręczny. Moi drodzy, Karolina daje radę, a teraz zobaczymy, jak ja dam radę. Co to za wąska dupka tu się działa? O Jezu, a można tą gąbkę wyjebać? Dobra, oddychać nie mogę, ale jest okej. Muszę trochę schylony jechać, wiesz, taki muszę trochę jechać. To jedziemy najpierw na rondo. Zrobimy rondo bokiem. Fajnie! Turieczka i ogień na tłoki, jak to mówią! Jesus Christ. That's Jason Bourne. Opona. Okej. Okay. Mnie nigdy nie pochwalił!
Zjebałeś mi system. Tak? No. Ale że na plus czy na minus? Zostniecąc po kradbie. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Nie masz odruchu puszczenia gazu w sytuacjach niebezpiecznych. I to jest zajebiste, bo spinujesz z gazem. A nie, że jest spin, kurwa, za spuszczony gaz. To jest najgorsza cecha driftera. Ale dowiedziałem się tego, wiesz co? Jak zacząłem mocniejszymi autami jeździć i się zaczęło okazywać, że wiesz, jak jedziesz czymś takim, jeszcze na suchym, no to puścisz i on ci po prostu tą siłą zahamuje. Ale jak w mocnych samochodach jedziesz 100 na godzinę, no to on już nie zahamuje, musisz mu pomóc. Ale myślę, że jak na nowe auto plus moje wciśnięte biodra, to było chyba spoko. Powiem tobie tak, ja się bardziej bałem, że jak masz tak ściszczone jądra, kłamiesz, mówił, ale fajnie, kurwa. Jak to mówią na Podlesie, dla mnie się podoba. Nie! Było całkiem ultra średnio. Czemu tu się znajdujemy? A czemu tu? To jest w ogóle fajna sprawa, ponieważ tu jest normalnie giełda truskawek. 2 miesiące w roku, okay. Natomiast całe 10 miesięcy plac stoi pusty. I burmistrz Czerwińska, Marcin Gortat, fajne nazwisko, znane, stwierdził, że dlaczego ten plac ma stać i być nieużytkiem przez tyle miesięcy? Mm-hmm. Większość burmistrzów, prezydentów, starostów i tak dalej powinni na coś takiego wpaść. Pozdrawiamy burmistrza Czerwińska. To jest przekleństwo. Mototrening Goławin na pewno znajdziecie. Właściwie jest to koło Warszawy, co jest dosyć przykre, że w Warszawie, tak dużej stolicy i mieście, nie ma właściwie miejsca dobrego do jeżdżenia. Takiego gruzowego, bo Modlin jest Słomczyn. No, ale Bemowo jest jakieś założone stowarzyszenie, ciche Bemowo. Za każdym razem jak tam wjeżdżam, to czuję się jakbym był takim co najmniej premierem, tak, albo ministrem, tak, jakimś, że o kurwa, o, za tak, tymi drzwiami, tak, płyty betonowe, tak, wow, tu można, tak, wjechać. To są na, tak, takiej zasadzie, tak, troszkę działa. A few moments later. Tutaj mini zlot się zrobił, E46, jak widzimy same, przedliftowe i poliftowe, nawet w podobnym kolorze. Ugrzej się trochę. Za ile dzisiaj pracujesz? Za 10 minut. A za ile pieniędzy? No przecież za darmo, do portfolio robię od 4 lat. Te materiały zbieram. A kto dzisiejszy odcinek sponsoruje? Coś mi wspominałeś o mBanku, tak? Potężny mBank nam tutaj wpada, mój drogi, na współpracę. Ja sam mam prywatnie konto w mBanku i każdy z was, kto ma konto w mBanku, ma też tam taki program polecających. I każdy, kto wyśle właśnie linka do swojego znajomego i ten znajomy założy konto, to w zależności od tego, jakie konto założy. I różne są kombinacje, bo to są konta firmowe, konta indywidualne, ale generalnie zawsze jest tak, że gdy ktoś z waszych znajomych te konto założy, to wy na pewno coś z tego będziecie mieli. Więc myślę, że warto korzystać. Także wbijajcie tam na swoje panele i szukajcie i wysyłajcie. Także Kubuś? No dobra. Przekonało cię to? Myślę, że tak. Ty możesz zgarnąć też, jak wyślesz do swoich znajomych. A jak nie mam znajomych? Wyszukaj ich. Znajomi dla mnie. To dzisiaj już się nie rozliczamy. Ja zarobię te pieniądze, to będzie można powiedzieć, że w końcu jakieś pieniądze dzięki tobie zarobiłem. Tomasz, tutaj jest link zapisany w tym telefonie. Link do promocji, do regulaminów i do wszystkiego, co powinniście wiedzieć w opisie tego filmu. A my idziemy upalać dalej. Teraz jakby ktoś z widzów chciał sobie tutaj przyjechać i pojeździć, to jak to jest w cyklach, ile tu się płaci, jak to wygląda? Wchodzi się na mototrening Goławin, zapraszamy tam i się sprawdza, jakie są terminy, okay, albo pisze się do chłopaków na prywatnej wiadomości, bo najczęściej jest to w cyklach co dwutygodniowych, okay, natomiast ostatnio jeździmy co tydzień. 1 minute 37 seconds later. A teraz idę udzielać wywiadu dla bardzo poważnej stacji radiowej, jaką jest... Tak, tak. A ja chciałem w ogóle w radiu pracować. Którym? Wiesz co, nieważne to było, bo jak zaczynałem YouTube'a i robiłem te pierwsze swoje filmy, to z nadzieją, że... Nie nagrywa! To z nadzieją, że ktoś mnie w radiu zobaczy. W sensie, no, usłyszy. Bo teraz mamy w ogóle takie czasy, że więcej nas w radiu widać niż słychać. Tu jest auto! Tutaj! Własność Francji! My tak raczej na luzaka nachodzonego, wiesz... Te, 200-600? Nie, 66. 6600, ale Sigma wysuwa się. Tak, Sigmuszka. Kto będzie ze mną rozmawiał? Ty? Ja. Czy ja mam ładne włosy?
Pięknie. Mi ten orzeszek nie przyda. Ty masz piękne, wspaniałe. Kickster z nami! Rozmawiamy sobie o fryzjerstwie, gdyż kiedyś miałem Mazda MX-5, a jest to podobno auto dla fryzjerów. Miałeś kiedyś Mazda MX-5? Wiesz co, miałem zamiar obejrzeć twoją na YouTube. Możesz, ale ją sprzedałem niestety, ale nadal jest na YouTubie. Mój drogi, pierwsze pytanie do ciebie, czy tak. Masz kalesony na sobie? Właśnie albo nie. Jak masz skarpetki wysoko podciągnięte? Ale pokaż najpierw ty. No to stary, przegrałeś, zobacz co ja mam. Pa co jest, to jest podpis Lewandowskiego tutaj, on delikatna... ma takie jak grał. Moje logo, mamy orła. Delikatna sugestia, że jest zimno, ale rozgrzewamy się, jesteśmy na torze. Na torze, no nie używajmy tak ogromnych słów, jest to obiekt, na którym można w bezpiecznych warunkach jeździć szybko autem. Twoje pierwsze auto z napędem na tył. Czy to był maluch? No to właśnie słusznie sobie odpowiedziałeś, gdyż było to w ogóle moje pierwsze auto i tak się niefortunnie złożyło, że to z napędem na tył. Nienawidziłem strasznie tego zasrańca małego. Miałem go 3 miesiące i go niefortunnie zatarłem, wracając z matury. Kupiłem po 3 miesiącach, mój drogi, Opla Kadeta, potężnego 1.4 z napędem na przód wtedy. Moje pierwsze auto to był maluch, a drugie to był Kadet. Ja miałem diesla. No co, kurwa, proszę. Słuchaj, musimy chyba naprawdę porozmawiać poza kamerami. Mój najdroższy Kicksterze, jeszcze takie pytanie. Jak mieścisz się w samochodach, które służą do motorsportu? Bo... ciągam brzuch. Zaleta jest taka, że no jak masz swoje auto, no to dostosowujesz się po prostu do siebie. No problem jest, gdy wsiadam do kogoś innego, ale wtedy zawsze mogę powiedzieć, że jak źle pojadę, no to po prostu mówię, stary, no nie mieszczę się, siedzę krzywo, nie mogę. No gdybym siedział normalnie, pojechałbym dobrze. To jest nasz pierwszy gość, który jest przygotowany do tego wywiadu, naprawdę. Nie jestem, ja tylko tak po prostu mam gadane, bo pracuję na YouTubie. Pracuję. Słuchaj, zapraszam cię na szaloną przejażdżkę po torze, ale jedziemy naszym. Jeszcze takim szybkim nie jechałem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy. My? Pani puści ręczny! Wiesz, że ja u Zachara kiedyś pracowałem, pisałem teksty? Bo zawsze wszystko było, wiesz, Zachar. Tak. Zachar wszystko. Na dwa palce, to jest dwumetrowca, tak? I zawsze tak. Wszystko. Proszę państwa, mamy tutaj niezwykłą wersję, która przypomina nam tutaj mandarynę, czyli jest plastikowa i pusta w środku. Znacie Every Night? GoPro 9, zobacz, charakteryzuje się tym, że ma już tutaj takie, proszę ciebie, wypusty. I tu se wykręcasz, proszę ciebie, zawsze w lewo, chyba że jest lewy gwint, to wtedy w prawo. Ty, ale to na fakturę też piszesz nam tą usługę? Gratis, bo jeździłeś kadetem, więc los już i tak cię wystarczająco skrzywdził. Zoba mordo, patrz! Idzie ty, patrz go. Podsunąłbym się, ale zginą ci kolana. Zrobimy jakiś D. Tak. Piłka? Pokażę ci coś śmiesznego, co ja robię zawsze na filmach, okej? Ty się zaszczę? To jest ten autopilot, stary. RMF Max będzie chodzić tak, jak ja mu powiem. Powiem ci, że ta nowa motoryzacja to jest jednak dobra. Auto jedzie, samo biegów nie zmienia, co prawda, ale jedzie. Dobra, na razie. O! Zobacz, ty jak Bruce Lee. Patrz, jak wsiadł. Wszyscy są na pokładzie? To lecą, mordy. Cóż to była za przygoda, nie zapomnę jej nigdy. To ja dziękuję za możliwość przetestowania tak potwornie mocnego auta. Chodź, ja ciebie też mogę przytulić, jak chcesz. Jak tatę czy jak syna. Dobra, teraz wszyscy mówią Petronas. Ja to! I nie ja to pierdolę. Ja to nie pierdolę. Ja myślę, że bardziej pojebanego coś zrobimy. Ja chyba Mustangiem sobie wjadę. Tak na jednego bączuszka. Takiego pyci. Widzisz? Nie zepsułem ci auta. Nie zepsułem ci sprzęgła. Tak. Nie, nie zepsułeś i naprawdę wiedziałeś, co robisz. A raz było blisko, raz było blisko. Naprawdę, dzięki za zaufanie, że mi furkę dałaś i że wiesz, że to tak, no jednak mimo wszystko, kurczę,
kierowca, jak siedzi jeszcze z takim niby niedoświadczonym, to już jest w ogóle takie podwójne, nie? Swój sprzęt. Tak, to znaczy nie ukrywam, że wiesz, przez to, że to jest sprzęt, tak jak wspomniałam, no ja mam takie dosyć emocjonalny stosunek do moich samochodów, niezależnie od tego, jaki on jest, to wszystko to są moje dzieci, więc dawanie komuś samochodu przysparza trochę taki... Stresiku małego. Taki stresik, takie wiesz, kucie w usta i tak dalej. Natomiast nie ukrywam też oczywiście po twoim doświadczeniu, tyle lat jeździsz w samochodzie, więc ufałam ci, że ogarniesz temat i natomiast to, co zrobiłeś, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, naprawdę. I nie cukruję, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Chłopak ma jaja, nie boi się, jeździ bardzo pewnie. Moja krew! Tato, dziękuję ci! Sam dziękuję ci za talent! Pełnego wytrysku! Naprawdę, naprawdę brawo! Dziękuję. Dziękuję ci za bardzo miłe słowo. Nie zdejmę kasku, bo mam ten nieładny. Teraz nie można, wiesz. Moi drodzy, wbijajcie do Karoliny na kanał, bo ma swój kanał. Może trochę tam było mniej filmów, ale teraz sukcesywnie będziesz te filmy udostępniać. A ja was zachęcam serdecznie do tego, żebyście tutaj do Goławin, mi się z Garwolinem, wiesz, myli, zupełnie inna odległość. Goławin, moi drodzy, gdzie mamy tutaj giełdę truskawek w sezonie letnim, a poza sezonem letnim, czyli przez większość czasu w Polsce, jest tutaj takie gruzowisko. Wytwórnia drifterów. Wytwórnia drifterów, tak. Sprzedaż truskawek, a później sprzedaż buraków, można by powiedzieć. A my dzisiaj pięknymi ćwikłami byliśmy po tej wspaniałej jeździe męczącej jakże, ale jakże radosnej dla mnie. W szczególności, bo Karolina tutaj częstym gościem jest. Także wbijajcie do Karoliny, wbijajcie na moje społecznościówki. Wszystko znajduje się w opisie tego filmu. Dajcie łapę w górę zarówno mi, jak i Karolinie suba. I napiszcie komentarz, co wy sądzicie o takich placach, ile to kosztuje, pytajcie. To na pewno Karolina też się w komentarzach będzie udzielać, więc ona też wam dużo powie, a ja też z wami podyskutuję. Cóż, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja i Karolina, pozdrawiam, czyli Kickster. Cześć. Chodź Kubuś, do domku jedziemy. Moi drodzy, tak to właśnie jest. Pierwsi przyjechali, ostatni opuszczają. Jak prawdziwi żołnierze. I tak właśnie powinno to wyglądać. Teraz przed nami 2 godzinki, 2,5 godzinki trasy. Jedziemy do Torunia.